Panie trenerze, dlaczego pana zawodnicy upali się, żeby strzelać tylko piękne bramki? Nie wiem, ja jestem w ogóle jakoś z jednej strony zadowolony, a z drugiej strony wkurzony od jakiegoś dłuższego czasu z tego względu, że my tworzymy dużo sytuacji. Musimy się namęczyć, żeby stworzyć sytuację bramkową. Są to pukackie akcje, ale nie strzelamy takich sytuacji, które tak naprawdę, też powiedziałem w szatni, się chłopaki. Zespół przeciwnika miał dwie takie sytuacje w pierwszej połowie jak my. Myśmy przegrywali 2-0, a tak 0-0 mieliśmy do przerwy. Stworzyliśmy bramkę, strzeliliśmy, coś tam próbowaliśmy robić, mimo że to jednak u nas zmęczenie było widać, bo zespół przeciwnika nie grał w środę, my graliśmy, więc w te 2 tygodnie graliśmy 5 spotkań i troszeczkę było widać podcięcie fizyczne, ale mimo wszystko mieliśmy sytuację na 2-0, którą moim zdaniem sztuką było nie strzelić, ale tak, no, czasami tak bywa w piłce, że emocje są większe niż trzeba i bramka, piłka nie wpada i dostajemy bramkę taką, jaką dostaliśmy. I cóż, mamy remis, dobrze, że jest to granie w sumie o nic. I z jednej strony jestem zadowolony, bo znowu zadebiutował młody chłopak na boku obrony i widać, że jest potencjał, z tego się cieszę. Dziękuję.